Przepraszam, tylko Chińczycy z Mongolii mają pierwszeństwo w konkursach szopenowskich. Koncertowo? Można. Jeden utwór można opierdolić na milion sposobów. Najpopularniejsza metoda? Bierzesz znany hit sprzed 20 czy 30 lat, dorzucasz chujowy beat i kilka uderzeń w pianino. I jesteś tak jak Jimek! Jak to? Jak to, Cmelu? Tak, David Genta, przepraszam, pomyliłem się! To prawie tak szokujące jak to, kiedy zdajesz sobie nagle sprawę z tego, że piosenka Pitbull Terrier już istniała! Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ty widziałeś to, słyszałeś to i kurwa nawet tego nie zapamiętałeś! Oto przed wami The Antwoord Pitbull Terrier. A to film Kusturicy, Czarny Kot, Biały Kot. Ja jestem Pitbull Terrier. Ja jestem mała Pitbull Terrier. Wtedy zaczynam do ciebie dochodzić, dlaczego White Cats i Black Cats. Black Cats, White Cats, All Myself Cats, Look Out! Najciemniej pod latarnią, a najjaśniej w darkroomie. Ciemno przed oczami ma też BBC, które swojego czasu zaprezentowało nam kilka mistrzowskich produkcji. Bonsoir, ici nous avons les dirhams modernes du mouton. Mayors of the finest houses to the gentry since 1463. Do please take a seat. Just remember. Tym razem należy im się brudny chuj bezdomnego Polaka mieszkającego w Londynie w mordę za to, co zrobili. Otóż postanowili w filmie, który będą puszczać, zmienić ścieżkę dźwiękową. A film ów nazywa się Drive. Tosti! Innymi słowy, dostaniecie Drive'a bez tego i bez tego. BBC, chuj wam w herbatę. Na samym wstępie chciałbym zaznaczyć, na życzenie kilku wegan, że od dzisiaj ten program jest bezglutenowy. Oczywiście zawsze był bezglutenowy, ale lepiej to teraz oświadczyć, bo to jest teraz takie hipsterskie, takie po prostu cool. Gluten free to dla wszystkich tych, którzy po 30 latach swojego życia nagle kurwa dostali uczulenia na gluten. Idźcie sobie jeszcze prać w orzechach i kopać dziecko kurwa w mleku z cycka. Kto tak robi? No! Dzisiejszy odcinek sponsoruje kradziony telefon Mafaszyn, a właściwie akcja z tym kradzionym telefonem, która okazała się całkowitym fejkiem. Tosti! Oczywiście taki problem istnieje i istnieje też taka chmura, dzięki której możemy zobaczyć złodziei napierdalających sweetfocie naszym kurwa telefonem. Tym razem jednak była to przemyślana akcja Orange, uderzająca właśnie tam, gdzie nikt kurwa z branży się nie spodziewał. Telefon nie został ukradziony, natomiast niektórzy blogerzy zostali okradzeni z godności i zhejtowali całą akcję. Ojejku, nie było informacji o lokowaniu produktu. Dlaczego zhejtowali? Bo nikt ich do niej nie wziął. Mnie też nikt nie wziął, ale popieram w chuj, bo popieram dobre, kreatywne i oryginalne pomysły. I nie, Orange mi kurwa nic nie zapłaciło za te słowa. To ja jej muszę zapłacić za ostatni rachunek Mission. Z kolei swoim cennym czasem zapłaciło tyle osób, oglądając ostatni odcinek. A tyle osób postanowiło zobaczyć, jak jakiś młodzian troluje TVP. Czy w ogóle konsultowano z wami fakt przedłużenia koncesji firmie? Jeszcze gdy chodziłem do podstawówki, to był tam taki Paweł i ja jechałem na rowerze i go spotkałem i potem jeszcze pojechałem do Biedronki na lody i w po drodze do domu wtedy jeszcze, już do domu pojechałem. Rozumiem, czy skonsultowano? Śmieszku kamienny na twarz do końca, bo inaczej żart przestaje być żartem! Bierz przykład z mistrza Karola. To niech pan powie poker face. Muszę powiedzieć poker face.
jednak powinni chłopaka uhonorować. Patrząc na ostatnie wydarzenia, najlepiej pośmiertnie. To już jest kurwa jakaś paranoja! Oczywiście żart Miecika, jego żony, a tym bardziej ich dziecka, no ale do kurwy nędzy! Za śmierć w wyniku wybuchu gazu honorować kogoś? To tak jakby prezydentów grzebać na Wawelu. Może jeszcze kurwa kanonizacja i beatyfikacja w jednym pakiecie? To tylko w Orange. Cieszmy się, że nie ogłoszono żałoby narodowej. W Polsce to częstsze święto niż te związane z Jezusem. Nie, nie, słuchajcie, dzisiaj nie puścimy żadnego komediowego programu w telewizji, bo jest kurwa żałoba narodowa, bo zginęło kilka osób w jakimś jebanym wypadku, jak to kurwa zwykle bywa. Pierdolcie się, na YouTubie nie ma żałób. W Apple też nie, a jeżeli jest, to tylko i wyłącznie w różowych kolorach. Po tym jak Tim Cook z Apple'a wyznał, że bardziej od Cook woli Kok, to jasnym się stało, skąd to wkurwiające kółko, które ci się włącza za każdym razem, kiedy zawiesza się system w MacBooku, jest koloru tęczowego. Tak samo Facebook Messenger w iPhone'ie od razu pokazuje, czy ktoś jest bierny, czy aktywny. To lepsze od Tindera! Teraz już wiemy, dlaczego Apple dyma nas swoimi cenami bez żadnego namydlenia. I co roku wpycha nam coraz to większe produkty, i większe, i większe. A wy? Co we mnie wciskacie? Czego? Byłem po piwko z reklamówka i kurna co reklamówka pękła, cztery piwka poszły się jebać. Studencie pierdolony z siedziekanowi. Kurwa, czy jest gorsze zdrobnienie niż piwko i pieniążki? Krew mnie po prostu zalewa za każdym razem, kiedy słyszę, że ktoś musi wydać pieniążki albo pójść na pisko. To tak jakby w cenie śmierci strażnik mówił: czas na egzekucyjkę. Lub za czasów Chrystusa jakiś Rzymianin zapraszałby na ukrzyżowanko. To akurat zajebiste. Ukrzyżowanko? Nie, wolność. Co? Wolność dla mnie. Powiedzieli, że nic nie zrobiłem, więc mogę pójść wolno i żyć gdzieś na wyspie. O, to bardzo ładnie. No to jazda, idź. Nie, 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 tylko żartowałem. Tak naprawdę to ukrzyżowanko. Jasne, od razu wiedziałem. Ja troszeczkę rozumiem mechanizm mówienia zdrobnieniami do dzieci, do zwierząt. Ale nie do zwykłych, kurwa, dorosłych ludzi. W tych wypadkach nie chodzi tak naprawdę o treść, ale o intonację. Przecież psu można powiedzieć: tak, ty skurwysynu, tak. Utopimy całe twoje potomstwo, tak. A ciebie uśpimy, tak. A on i tak będzie merdał ogonem, jak jebnięty. Czekam, aż Miszon i Warga przebiorą się za zespół R. Gimby nie znają. Skoro gimby nie znają, to po co się przebierać? Przebierzmy się w coś bardziej R rozkładającego się. Halo kurwa, winning! Czy fapanie do zdjęcia zmarłej osoby jest złe? I to jest bardzo ciekawa kwestia. O ile fapanie do zdjęć z kartoteki policyjnej, prosektorium, czy też ogólnie przy rodzinie zmarłego nie jest najlepszą opcją, to jednak walenie konia do zdjęć nieżyjących już osób może być właściwie okej. Okay. O ile to nie są nieżyjące fikcyjne osoby, nieżyjące fikcyjne zwierzęta, czy też twoja mama. A i pamiętajcie o jednym, ksiądz po każdym takim fapnięciu zaleca jedną zdrowaśkę i jedno ojcze nasz za tupę, za duszę zmarłego. Jesteś pierwszym twórcą YouTube'a, na którego nowe odcinki czeka. Okej, dostaję sporo takich, więc właściwie nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie jeden mały szczegół. Oczekujący blog parentingowy? Zaraz, 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 coś mi tu kurwa śmierdzi. Nazwa kanału składa się z trzech słów, logo jak z portala. Portal zostało stworzone przez Valve. Valve i cyfra 3. Valve stworzyło też Half-Life'a. Half-Life i cyfra 3. Jak byłeś mały, to bałeś się Buki z Muminków? Albo tych drugich pierdolonych patyczaków, co wyglądały jak gumowe kutasy? Szczerze mówiąc, nigdy nie bałem się Buki. I zawsze kurwa śmieszyła mnie ta moda wręcz na banie się Buki. Rozumiem, bać się Bukakę. Buki? Oczywiście była ona w jakiś tam sposób psychologicznie przerażająca, ponieważ była taką metaforą nagłej śmierci w nocy, czy też takiego po prostu pasywnego przemijania. Wszystko fajnie, tylko
nagle widzę wśród kurwa gimbusów, których jeszcze na świecie nie było, kiedy te mangowe muminki zapierdalały u nas w TVP, syndrom bania się buki i teksty w stylu: o Jezus, ta buka przerażała mnie, jak byłem mały. 2 lata temu, kurwa, jeszcze byłeś mały! I to są właśnie tak zwani sezonowcy. Tak samo jak fani Barcy, czy reprezentacji Polski po wygranej z Niemcami, albo fani Wardęgi po Spider-Dogu. Buka struka, wiecie kto naprawdę był straszny? Freddy, kurwa, Krueger! This is it, Jennifer. Your big break in TV. Welcome to prime time, bitch. Kiedy byłem mały, miałem jego plakat schowany w szufladzie. W sumie nie wiem po co. I bałem się go jebliwie. Ale wiecie, jak sobie poradzić ze strachem? Wyobrazić sobie inny scenariusz. Freddy! Ale naprawdę nie chciałbym widzieć, jak miałaby wyglądać seksowna wersja Buki. Tosty! Była jeszcze jedna rzecz, która mnie przerażała, jak byłem mały. I nie, nie były to kolana taty. Była taka bajka, właściwie film o takich torbaczach, które miały długie nosy, zbierały śmieci, miały nakręcany samochód i mieszkały w takiej jamie. I nie, nie chodzi mi o wszyłonowe Saszy Grey. To była albo angielska, albo nowozelandzka, albo australijska bajka. Do dzisiaj nie mogę znaleźć tytułu, więc jeżeli potraficie mi pomóc, piszcie w komentarzach. Ostatnimi czasy w Polsce jednak pojawiła się jeszcze jedna bardziej przerażająca rzecz. Spoty kandydatów do wyborów samorządowych. Patrząc na te filmiki, tak, w tym wypadku to są filmiki. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że nie tylko straż miejska powinna zostać zniesiona. Jeżeli ci ludzie dojdą do jakiejkolwiek władzy, w jakimkolwiek mieście, to jebnijcie mi gazem w oczy. Wszystko podpiszę. Podpisuję jeszcze gaz. Kurwa! Zacznijmy jednak od tych, którzy nie wysilili się, żeby nagrać cokolwiek, bo stwierdzili, że ich billboardy wyborcze są tak w chuj oryginalne. I w sumie mieli rację. Wyliszczanka. Po nazwisku najłatwiej. Paweł Paszyn! Tutaj mamy świetny przykład ideologii Tough Mudl. Nie liczy się to, co umiesz i jaki jesteś. Ważne, żebyś miał Paszyn. Małgorzata półbratek. Małgorzata to fajna dziewczyna, odpierdoliła za mnie całą robotę. Czy jest coś kurwa bardziej dosłownego? To tak jak ja bym sobie zrobił zdjęcie z dębem wystającym z rowa. Ostrożnie! O, tylko żeby nie pomylił żołędzia z żołędzią. W twoim przypadku to możliwe. Rasistowski dowcip! Hej, Łukasz, Parda! To ilu ich kurwa w końcu jest? Już raz mieliśmy bliźniaków u władzy i to dla nikogo się dobrze nie skończyło. Tylko dla agencji reklamowych. Przyjaciółki z Wrocławia. Kaczyńscy z Wawelu. Poza tym, stary, jeżeli chcesz naprawdę coś sobie dorysować do mordy, to nie kurwa okulary! Abdella Omer Ech... Abdella Omer El Ktahib. Abdella O... Abdella Omer El Ktahib. Kurwa! No i właśnie przegrałeś wybory. Beata Kurek! Czas na zmiany? Może zacznij od grafika, stylisty, fryzjera i kurwa diety! Piotr Urbański! Naprawdę, kurwa, takie zdjęcie! Brakuje jeszcze zakrwawionej siekiery i odrąbanej nogi w drugiej ręce. Obok Pennywise'a 100... i klauna z American Horror Story Freak Show... to chyba najstraszniejszy pajac na świecie. Tyle w kwestii plakatowej, przejdźmy do wersji wideo, która jest jeszcze bardziej czerstwa. Wyliszczanka. Michał Klubiński. Nazywam się Mikołaj Klubiński, jestem młodym, ambitnym człowiekiem. Mimo swojego wieku stąpam twardo po ziemi. Dostałem ten spot chyba od 20 osób, zresztą sam Michał osobiście mi ten spot wysłał, za co naprawdę propsy. Nie zmienia to faktu, że mogę go uczciwie zjebać. Powiem co, oprócz fatalnej gry aktorskiej, złego scenariusza i chujowej reżyserii jest tutaj strasznego. To, że Michałowi przez cały czas podpowiada jakiś karzeł. Może niektórzy lubią słuchać tandetnych piosenek z playbacku. Jeśli tak, niech robią to u siebie w domu. Jest jednak rzecz, którą Michał wygrywa, mianowicie nazwiskiem. Klubiński. Klub. In. Czyli... w klubie! A co będzie w klubie? Dziś w klubie będzie bang. Ej, dziś w klubie będzie bang. A skoro przy utworach jesteśmy, można też tak. Janusz Dzięcioł! To jest ktoś, to jest gość, to jest chłopak sferajny. To jest ktoś, to jest gość, to kandydat nasz fajny. Nie, kurwa, chujowe piosenki były odcinek temu. Wypierdalać do lawy! Ewa Szyszkowska Papis. Ewa Szyszkowska Papis, kandydatka na burmistrza Kocz. Co powiecie na Mariana Lichtmana, człowieka, który zniszczył kilka miesięcy waszego życia, bo został producentem PIK? Heya! Witamy ciebie, to jest miasto twoich marzeń. Witamy ciebie, ja tu jestem teraz panem. Jaki Timbaland, taki Timberlake. Marian Lichtman, jak widać, popiera Ewę Szyszkowską Papis, kobietę, która ani razu nie odezwała się podczas całego kurwa swojego własnego spotu.
Za to stary trubadur zabrał głos aż za bardzo. Chociaż akurat fajnie, że przywołuje szatana. Mieszko Makowski! Jestem z Radomia i rozpiera mnie duma, ale gdzie są tutaj młodzi, żeby przeszła jakaś duma? Ostro człowieku, ale czy ty kurwa wiesz w ogóle, co to są postsynchrony? Wszyscy razem dobrze wiemy, czego chcemy, najlepszego kandydata Makowskiego wybierzemy. Stary, o tematyce Mieszka to już traperzy z nad Wisły lepiej rapowali 20 lat temu. Mieszko, Mieszko, mój koleżko. Ale ogólnie klimat zaangażowanego Biohazard zawsze na propsie. Chociaż Radom. Niech nareszcie nadzieja w Radomiu zagości. Andrzej Wilkosz. Szanowni Państwo, nazywam się Andrzej Wilkosz. Kandyduję z Prawa i Sprawiedliwości z pozycji numer 3. I to właśnie jest porządny kandydat. Czy jakikolwiek inny kandydat potrafi się teleportować? Greg, pierdol się z tą swoją magią dla dzieci. To jest prawdziwy czarodziej. Po tym spocie wiemy jedno, jeżeli Andrzej kiedykolwiek zapyta się ciebie, czy chciałabyś z nim chodzić, to... spierdalaj! Bo on naprawdę chce, żebyś z nim dosłownie chodziła! Znam problemy moich mieszkańców. No i jest nasz hicior! Sofia Poratyńska! Jak to? Niedawno był tu remont, a nie ma windy dla wózków? To szaleństwo! To jest Warszawa! W sumie zgoda, w 300 też odrzucili kalekę. I cannot use you. Dzięki temu jako jedyny właściwie przeżył, poruchał i zagrał w sequelu. Pomijając jednak słuszność przekazu i fatalność nagrania, pani Zofia na tym spocie nie poprzestała. Dlaczego ci ludzie płaczą? Pierwsze skojarzenie pewnie dlatego, że wpierdalają i będą jebanymi grubasami. Okazuje się jednak, że nie. Nie dlatego. Płaczą, ponieważ Zofia postanowiła im pomóc, patrząc na nich tym wzrokiem. Chcesz się komuś wypłakać? Zagłosuj na czwórka z listy zielonych na Pradze Południe. Wysłucham cię i spróbuję ci pomóc. W tym wypadku wysłucham cię i spróbuję ci pomóc brzmi jak... Jesteś płaczliwą ciotą? Chuj mnie to obchodzi. Głosuj na mnie. Zabiję cię. I twoją rodzinę też. To jest tak jak mówienie strasznych rzeczy psom z miłą intonacją, tylko zupełnie na odwrót. Mówisz miłe rzeczy strasznym sposobem. To tak jakbyś próbował poderwać dziewczynę na randce, mówiąc jej: kocham cię, jesteś najpiękniejsza, twoje oczy są jak jeziora! Dobra, dosyć pierdolenia, przed wami jedyny słuszny, prawilny spot wyborczy! Nie podoba ci się w Polsce, to wypierdalaj! Mariusz, wypierdalaj! Partia z dupy. Lista numer 7. Minus 3. Naprawdę po tym wszystkim nie wiadomo już, kogo wybrać. Wiadomo jednak, jaka impreza zwycięża w rankingu najbardziej branżuniowych imprez w blogo i w logosferze. BFG! Co oznacza ten skrót? Big Fat Geek? Biegnij Forest Gówno? Beczka Fiuta Gryzie? Nie. To blog Forum Gdańsk. To taka śmieszna impreza, gdzie ludzie jebiący się zwykle w komentarzach nagle zaczynają się na żywo lizać po cipach. Kozak w necie, pizda w świecie sprawdza się tu w 69%. Tak naprawdę blog forum powinno nazywać się Blow for Room, bo to właśnie niektórzy uczestnicy musieli robić organizatorom, żeby dostać zaproszenie. Ta impreza ma jednak więcej plusów niż minusów. Dzięki niej możemy poznać fantastyczne, mądre historie. Słuchaj, ale z tym nie mam żadnego kłopotu. Problem, nad którym się zastanawiam, to raczej jak ja tobie szczerze napiszę, co ja o tobie myślę, to rzucisz się na mnie nie tylko ty. Boże, jak mądrze. Cała sala. Poznać najlepszych blogerów w Polsce. Jedyny bloger, którego warto czytać. Podobny wzrost. I zobaczyć na żywo lekkostronniczych, zanim umrą. Nie oceniajmy ludzi po tym, jak występują i jaki mają wizerunek przed kamerą. Ostatnio chłopaki wydali książkę, którą możecie fizycznie kupić. Dope. Ale oprócz książki wydali coś jeszcze. Podwójne boksy DVD ze swoimi najlepszymi dowcipami! Prawie jak Use Your Illusion. Całe blog forum można streścić piosenką. A teraz przed państwem człowiek warga, klasa 2D. Każdy ma jakiegoś bloga, każdy jakiś kanał ma, a ja w domu walę konia, grając w Minecraft i Flora. Ja jednak dowiedziałem się dosyć sporo ciekawych rzeczy o waszych ulubionych youtuberach. Stop, 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 stop
słuchajcie, sprawa wygląda tak. Nie muszę tutaj z wami być, bo zarabiam w chuj hajsu i jestem oczywiście lepszy od was i naprawdę jakoś mierzi mnie przebywanie z ludźmi mniej znanymi ode mnie. Ale skoro już jestem, to zapytam, co tam u was? Bo ja na przykład mam i swojego wielbłąda, i kamela. Ja byłem ostatnio u lekarza i potwierdził mi, że jestem pozytywny. Niestety zostały mi już tylko 2 miesiące, więc chciałem się z wami wszystkimi ładnie pożegnać. Plus i plus to jedyne, co widzę. Ja zmieniam swój kanał radykalnie. Jak to? Będzie teraz o ruchaniu zwierząt. Ale nie dużych. Czyli nie wyruchasz mi kamela? Zależy którego. Jak więc widzieliście życie youtubera, to nie kaszka z mleczkiem, to ciągłe wyrzeczenia, ciągłe siedzenie na walizkach, ciągłe festiwale. I właśnie taki festiwal się teraz szykuje. Orange Video Fest by LiveTube, który odbędzie się 6 grudnia na Torwarze w Warszawie. Tam możecie spotkać swoich ulubionych youtuberów, pocieszyć ich, ponieważ są takimi no-life'ami, przytulić, pocałować, a kto wie, być może nawet i wyruchać. Jeżeli chcecie wbić się na festiwal, koniecznie wejdźcie w link, który jest w opisie. Czytajcie opisy, bo warto. I kupujcie bilety. I na końcu suchar tygodnia zasłyszany na Blog Forum Gdańsk! Jak nazywa się znany bloger? YouTuber! Na dzisiaj to już właściwie wszystko. Najbliższy odcinek z dupy to odcinek urodzinowy, ponieważ niedługo mija rok z dupy! Subskrybujcie zatem kanał, żeby niczego nie przegapić. Lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Wbijajcie też na fanpage i wysyłajcie tam fanarty takie jak ten, albo ten, albo ten. A być może będą w następnym odcinku. Nagrywajcie też śmieszne filmiki związane z tym programem i wysyłajcie je mi, a postaram się gdzieś je wcisnąć. Deswood! Wy już dobrze wiecie co. O, na przykład taki film. Mówi do mnie synek! Tata, nie mogę zrobić kupy! Ja do niego, mały gnoju, obejrzyj nowe z dupy, bo Warga znów odpierdoli coś dziwnego. Zapraszam do obejrzenia odcinka całego. Tak, nie mylisz się, to nowa czołówka. Zaraz Warga się wtrąci i wstawi tu swoje słówka. A teraz daj mu suba, póki go jeszcze nie ma. Mówi sobie serdeczne pozdrowienia, faza bez pierdolenia. I jeszcze jedna rzecz, wiecie co jest najpiękniejsze? Przyjaźń! I ja wam w tym niesamowicie pomagam, ponieważ często pytacie mnie, co to za nutka? Nie odpowiadam dlatego, bo mi się nie chce odpowiadać. Nie odpowiadam wam dlatego, żeby kto inny mógł wam odpowiedzieć, a wtedy nawiązują się piękne przyjaźnie trwające całe życie. Jeżeli podobał ci jakikolwiek utwór w tym odcinku, to najprawdopodobniej było to... Thank you.